Moi drodzy, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Nie powiedziałem już zboże w Kościele Adwentystów dnia siódmego, ale w Jezusie Chrystusie. To jest rzecz istotna. Czy zdarzyło się w twoim życiu kiedyś coś niedobrego, traumatycznego? To jest taka trauma. To jest, czyli coś takiego niedobrego, które sprawiło... No chyba nie ma takiego człowieka, który by nie przeżył jakichś rzeczy traumatycznych. Może tak zaczynam, ale powiem tobie jedną z najbardziej traumatycznych rzeczy, która mnie zdarzyła się. Jedna z wielu. To było to, kiedy mój jeszcze młody tato, 64 lata, chorował, nie wiadomo na co, no gdzieś tam ogólne osłabienie, w szpitalu w Bytomiu. Ja już byłem już dawno żonaty, w ogóle coś takiego, brat mieszkał z mamą tam w dzielnicy Bytomia, w Szambiarkach i tak odwiedzaliśmy tatę i tato tak słabo, trochę był mocniejszy. To jest coś takiego, tak jak jeden z patriarchów, Izak, już kiedy wiedział, że już słabnie i chciał sobie zjeść taką potrawę przyrządzoną przez jednego syna. Ten syn się nazywał jak? Eza. Że zjem tę potrawę jeszcze tak. Jeszcze sobie tak pocieszę się przy zjedzeniu tej potrawy. Potem ci będę błogosławił. Ale wcześniej było ustalenie między Jakubem a Ezawem, że jest... No to może to takie nieładne było między tymi braćmi, bo co prawda byli bliźniakami, ale Ezaw wyszedł jako pierwszy, ale tamten go trzymał zapięte, tak się relacjonuje i w ogóle tak, no ale ja byłem wcześniejszy o tych ileś tam, o tych kilka momentów w czasie rodzenia. Ale było coś takiego, że Jakub podstępem chciał wyłudzić błogosławieństwo od ojca. Podstępem. A zamiast tę historię jestem na którymś tam z bratem się mówiłem w wizycie u ojca w szpitalu w Bytomiu i tato do mnie mówi, kiedy był zdrowy, to ja jako wędkarz i w ogóle wielbiciel przyrody hasałem tak jak Eza. Raczej jest tego, to synu zostaw te ryby, ty się patrz, z czego będziesz żył, z czego będziesz... A kiedy leżał w szpitalu, to mówi, synu, takim innym głosem mówi, jak ja stąd wyjdę, to pojedziemy na ryby, pojedziemy tam. Nie chodziło o te ryby, ale ten majowy poranek, ten przedświt jeszcze, gdzie dymi jeszcze po takiej chłodnej nocy, dymi jezioro, czy staw duży, czy też rzeka, kiedy te ptaki śpiewają, woń, aromat tych kwiatów, a niech to będzie bez, konwalia w ogóle, czy jakieś inne tam inne, i gdzieś jeszcze z tej bieli, później jak już jest tego jakiś łabędź, płynie w kierunku tam, myśląc, że mu się rzuci tam jakieś coś takiego, to dopiero ojciec, pracoholik, tak powiem, pracoholik. Nie zarzucam mu tego, ale pracoholik. Ale dopiero wtedy czuł, że oprócz syna jest jeszcze ktoś, kto to wszystko cudownie stworzył. I że ten jego syn lekkoduch tak nie przykłada uwagi do pieniędzy, do kariery, do tego, ale ten syn, czyli ja, zastanawiam się nad każdą rzeczą, jak ktoś cudownie ty stwórcą uczynił. Ale już to zostawiając i ojciec tak, ten Ezaw mówił do Ezaw, kiedy ten patriarcha
i mówił do swojego syna: synu, chcę zjeść tą potrawę. Ojciec z domu mówi do mnie: synu, ja chciałbym zjeść takiego pstrąga, takiego jak ty, jakiego ty mi częstowałeś. Nie ma sprawy. Każdego dnia nie byłem, tak co drugi dzień w ogóle, albo na zmianę z bratem. Przepraszam, że tak to mówię o tym, ale zaraz przejdziemy do Słowa Bożego, ale to ma swoje odzwierciedlenie. Pojechałem, złowiłem, Bóg mi błogosławił, fajnie. Złowiłem 3 pstrągi, ale ojciec nie zje 3 w ogóle. Jednego takiego najfajniejszego, takiego nie z... z marketu, który był wielokrotnie zamrażany, taką świeżutką taką rybkę. Jeszcze te wyciągałem, tam nie ma dużo ości, tylko ten kręgosłup, taki pstrąg w ogóle w tym sreberku. I to jak zwykle z rozpędu wchodzę do sali, patrzę, ci sąsiedzi są, nie ma ojca. A może gdzieś poszedł na jakieś badanie, przepraszam, gdzie jest ojciec? A ten najbliższy tak głowę tak sobie powie, siostra panu powie. Może się gdzieś jakoś źle poczuł, jakoś jest coś takiego, że są takie izolatki, prawda, znaczy się, że albo oddział intensywnej na Ojomie gdzieś, albo gdzieś nie z tego. I teraz do siostry idę oddziałowej, która miała ten dyżur. A to było gdzieś taki środa czy czwartek przed południem. Południe, albo troszkę po południu, ale troszkę po południu. I teraz idę, siostra. I przepraszam, ja się nazywam Szalecki, gdzie jest mój tato? A siostra tak głowę trochę niżej położyła. Lekarz dyżurny panu powie. Ja już tak tknięty w ogóle z tego tu jest. Ale idę i pytam się o takiego lekarza. W końcu idzie tak bez tego stetoskopu, idzie tak jest tego. Przepraszam panie doktorze, nazywam się Piotr Szalecki. Znaczy się jest tego, gdzie jest mój tato? I lekarz tak głowę opuścił i powiedział: dziś w godzinach południowych pański ojciec umarł. I poczułem taką żelazną rękę, która mnie ścisnęła za gardło. I teraz cię ściska, ściska, ściska. A przecież byłem silnym mężczyzną, znaczy silnym, no nie jestem może tak jak Kudzianowski w ogóle, ale który potrafi stać, który potrafi biegać, pomimo tuszę, miałem chociaż mniejszą tuszę trochę, ale pański, to co kilkadziesiąt lat, oprócz strachowania i tego, ta najbliższa osoba, do której się przytulałeś, ten, który ci pokazywał te wody, te lasy, te grzybki, to jest tego. Tak nagle i czujesz tą rękę i kolana wiotrzeją, nie tylko mnie, bo doświadczyliście tego, również i wy. Wiotrzeją ci kolana, ale w tym momencie powiem wam, co to jest wiara. To nie jest coś ubzduranego. Przecież mam ojca. Ktoś powiedział, tak, gdzieś tam, jako duszę, nie, jako duszę gdzieś tam w niebie, nie. Mam ojca moich ojców, najwspanialszego ojca, o którym mówił mój Zbawiciel, osobisty Zbawiciel, kiedy jako katechumen, to tak, taka nazwa, taka brzydka, ale w tej białej szacie, kiedyś postanowiłem pójść za Chrystusem, tak samo jak i wy, postanowiłem pójść do wody, za tym, który powiedział, jam jest droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. I w tym momencie myślę, ale ty Ojcze, mój Ojcze, Abba, żyjesz i jesteś ciągle ze mną. I nagle czuję ta żelazna ręka, pyk, 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 przełknąłem. Wiecie, nie, ja nie jestem człowiekiem niewrażliwym, ale ani jedna łza mi nie popłynęła, bo w tej traumatycznej chwili, mówię tylko o odczuciach, zaraz przejdę do Słowa Bożego, ale w tej traumatycznej chwili poczułem obecność
Ojca naszych ojców, mojego Ojca i Twojego Ojca, o którym mówił Jezus Chrystus. Ha! I powiem Tobie, bracie i siostro, gdybyś miał powiedzieć, czym jest Twoja i moja wiara, nie wytłumaczyłbym Tobie. Inni niewierzący ludzie na tym świecie będą mówić, to są tacy nawiedzeni, to są, oni wierzą, a jestem realny, jestem realistą, ja wierzę w pieniądz, pozycję, karierę, ja muszę mieć to i to. Wiesz, jaka jest najważniejsza potrzeba każdego człowieka, oprócz jedzenia i snu? Poczucie czego? Miłości i poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. Bezpieczeństwa. Bo można, znaczy się, być wśród osób, które cię miłują, no ale ja nie powiem, jak gdzieś tam coś tam lata koło ciebie, niech to będą te dart. Wiecie, to są takie rzutki, ostro zaraz z takim szpikulcem, co się rzuca. Bądź wśród kochanych osób, które cię miłują, ale on jest nieostrożny i gdzieś koło oczu, koło ucha ci, koło głowy leci. Nie. Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa i miłości. Jak ktoś cię miłuje, ktoś kocha, to nie będzie ci koło... A jeszcze Bóg powiedział odnośnie oczu. Kto was dotyka? To tak, jakby dotykał źrenicy mojego. A, takiego Boga mieć. Bóg ma z hebrajskiego cztery imiona. Ma tych imion jeszcze wiele, wiele, wiele. Ale El, czyli Bóg. Elohim, czyli ich, my. Stwórz my człowieka na obraz nasz. Ale jednym z najpiękniejszych imion jest jeszcze Shaddai. El Shaddai. Bóg łaskawy. Bóg, który mówi, ja będę dla ciebie Bogiem, który zaspokoi wszystkie twoje potrzeby. Wszystkie twoje potrzeby. I nie według własnego widzimisię. Chcę mieć Lamborghini, chcę mieć to. Tylko jeżeli, bracia i siostry, apostoł Paweł, jeżeli mamy wyżywienie i odzież, na tym poprzestajemy. Pan, Bóg Izraela, objawił się Hebrajczykom, osiadłym w Egipcie. Ja od tego zacznę, w Egipcie. Jak znalazł się Izrael, Hebrajczycy, jak znaleźli się w Egipcie? Rodzina pojechała, tak? Głód ich zawrodził. To powiem jedną rzecz. Dobrze mówicie. To nie znaczy, że ja wiem coś lepiej. Powiem wam jedne. W jednej rodzinie, kochającej się rodzinie, bracia sprzedali swojego brata, o którego byli, Józefa. Sprzedali go za pieniądze. Ile to było? 20 srebrników. 20. Później będzie sprzedanie kogoś innego w Izraelu za 30. Kłamstwo wobec ojca. Kłamstwo, braci, dziki zwierz, pożar Józefa, spójrz, da mamy dowody, mamy szatę, którą mu sprezentowałeś, jemu dałeś, na mnie, oni tego nie mówili, ale jemu dałeś, wyróżniałeś go. Boże mój kochany, i teraz, kiedy byli tam w niewoli, wiecie co, zasymilowali się, po iluś tam pokoleniach, jak długo trwał pobyt synów izraelskich w Egipcie? 430 lat. 430. Ale mówię, i dosłownie, i dlaczego Bóg tak długo czekał? Ja sam nie wiem, ale Jezus Chrystus kiedyś powiedział apostołom, swoim najbliższym, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, kiedy Ojciec mój w mocy je ustanowił. Tak, aż dopełni się wina Amorytów.
Dopiero ja chcę nauczyć tamte Amorytów, chcę ich, czym jest łaska. Chcę, żeby Amoryci pozbyli się bałwanów. Chcę, żeby jest tego, bo każdy jest zarówno ojciec, jak i syn. Wszyscy są moi. I syn nie poniesie winy za karę ojca, a ojciec nie poniesie winy. Każdy za swój grzech winę poniesie. Pan Bóg Izraela chciał nauczyć ich, Hebrajczyków, cywilizacji, po wyjściu z Egiptu. Uczył ich kultury do życia w społeczeństwie i w rodzinie. Wiecie, że to jest zadanie każdego państwa, każdego rządu. Czy znając, każdy z was, czytając historię, oglądając historię tego, czy udało się to rządom poszczególnych krajów nauczyć swoje społeczeństwo do życia w zgodzie, w jedności? Czy to się udało jakiemuś rządowi? A czy się uda? Ja mówię ludzkim. A komu się uda? Uczył ich kultury do życia w społeczeństwie, w rodzinie, w zbiorowości, plemiona w zbiorowości, plemion w narodzie. Przy tym całym zróżnicowaniu charakteru. Pewien naukowiec i w ogóle badający psychikę, chyba Zygmunt Freud, wyodrębnił cztery podstawowe typy ludzi. Sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik. Dzięki Ci, Panie Boże, że są tacy ludzie. Że są, dzięki Ci, Panie Boże, że są tacy. Jest tego. Bo i nie o to chodzi, że no ale ktoś mówi, no trzeba nam sangwiników. Choleryków nie, ale też choleryk coś zrobi, jest tego. A melancholik. Może pisać, no może nie jest tak, ale może pisać piękne wiersze? Może. A są potrzebne wiersze? Aha. Flegmatyk i w ogóle, no weź ten nóż i zabij go. No, tak, to za niego wyraźnie, a flegmatyk, ale ja. Choleryk już od razu wyrzucał nożem. W ogóle jest tego. Jeżeli chodzi o, tak, widzimy, jeżeli dzisiaj nękany świat jest terroryzmem. Terroryści, jakiego są usposobienia? Flegmatycznego? Melancholijnego? Nie, to są cholerycy. I teraz jak do nich dojść? Przy tym całym zróżnicowaniu charakterów ludzkich, temperamentu, prawie z tego, pamiętacie jak Jakub wymieniał poszczególne temperamenty swoich 12 synów. Ha, burzliwy jak woda i w ogóle jest tego, tam Naftali, to Gad i jest tego, albo to narzędzia gwałtu i w ogóle nie, duszo moja, nie bierz udziału w ich sprawach w ogóle i tak tego. Ale mówił, jakich ma synów. Ale wśród 12 synów był Józef. Ten umiłowany. On kochał wszystkich synów. Ale teraz, czy zapanowałeś, Jakubie, nad swoimi synami? Nie, to jest ponad moje siły. Ale mam ja, Jakub, mam Boga, który potrafi mnie obronić przed bratem, który chciał mnie zabić, przed Ezawem. Bo za to wszystko w ogóle Ezaw chciał zabić Jakuba. I jeżeli chodzi o Hebrajczyków, którzy wyszli z Egiptu, oni mieli w drodze do ziemi obiecanej. Jak wyszli z Egiptu, jak się zachowywali wszyscy? Ha. Radośnie, wesoło, bo oto potęga, wielka potęga Faraona, jego bałwanów, jego ciemiężycieli, już nie mamy ciemiężycieli, już nie mamy tych, którzy nas uciskali. Mało tego, wszyscy synowie Izraela, był taki rozkaz Faraona, każdego syna, i każdego chłopca, który się urodzi w rodzinie izraelskiej, co macie zrobić? Zabić. A więc Bóg mógł za tych wszystkich synów izraelskich zażądać od Faraona
zabicia przez anioła śmierci wszystkich synów izraelskich. Ale Bóg tylko zabił kogo? Pierworodny Egiptu. Żebyś ty, Faraonie, i ty, niewolniku, i ty, który uciskałeś Izraela, żebyś poczuł na sobie, czym to jest, czym jest morderstwo kogoś innego. I kiedy wyszli w tej radości w drodze do ziemi obiecanej, do ziemi zaczęło się. Co się zaczęło? Narzekanie. I teraz poszczególne rodziny w poszczególnych plemionach zaczęli narzekać na przywództwo Mojżesza, Aarona na Mojżesza, Miriam na Mojżesza w ogóle i tak inni. I zanim jeszcze dojdziemy do buntu Koracha, Datana i Abirama, jeszcze minie trochę czasu, ale teraz między sobą. Ten temu coś ukradł, ten gdzie się już do kobiety jakiejś dobierał w ogóle i coś tak jest tego. I to wszystko Mojżesz. I długie kolejki do Mojżesza. Kiedy zobaczył to Jetro, teść Mojżesza, powiedział: nie, to jest ponad twoje siły. To jest ponad twoje siły, Mojżeszu. Weź, zrób coś takiego. Ustaw takich mężów godnych zaufania nad 50, nad setką w ogóle jesteś tego, w tych pomniejszych sprawach, jakieś tam drobnej kradzieży, ale w tych większych sprawach niech oni się zwracają do ciebie. Czy było to mądre? To było. Ale oprócz tego wszystkiego była wśród Izraelitów to walka, że moje ego musi być na miejscu. Tak jak to było u Kargulów, przed jazdą tam on zaprzęgnięty był wóz, ta bryczka w tego konia, jechali do sądu i ta matka tego Kargula tam wzięła takie, to nie były ogórki, to były takie tego, synu, sprawiedliwość się, ale znaczy się z tego, sprawiedliwość musi być po naszej stronie i dała mu dwa granaty, tak, a więc tak, ale nie. Bóg nigdy nie posługuje się siłą. On stara się dojść do człowieka poprzez perswazję, poprzez wyjaśnienie, dlaczego człowieku to robisz, dlaczego to uczyniłeś, dlaczego. I teraz kulminacyjnym momentem cywilizacji, która ma się rozwinąć, która będzie spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem pod dowództwem Mojżesza, pod górą Synaj, gdzie Bóg ogłosi najcudowniejsze zbiór kodeks do życia w społeczeństwie, w rodzinie, który będzie regulował wszystkie sprawy między nimi, czyli w układzie poziomym, i wszystkie sprawy dotyczące Boga, czyli w układzie pionowym. Jak tak te dwie linie z sobą sumujesz, to powstanie ci co? Powstanie ci krzyż. Buntowali się przeciwko Najwyższemu. Na pustyni, gdzie były skorpiony, jadowite węże, za dnia było nie do zniesienia, bo był upał. Czyli trzeba było coś w rodzaju takiego nakrycia, ale oni nie mieli parasoli, nie mieli różnych, może jakimiś płachtami. A więc Najwyższy szedł z nim, przed nimi w słupie obłoków i osłaniał palące słońce. W nocy, kiedy w przezroczystym powietrzu pustyni się to wszystko, ten gorąc ochładza, znowu były przymrozki, czy było bardzo chłodno. Oni wyszli nieprzygotowani. I więc ten ich Bóg, El Shaddai, był dla nich słupem ognia, przy którym mogli się ogrzać. Jego postaci nie widzieli, ale widzieli za dnia słup obłoku, a w nocy słup ognia. Kiedy skończyły im się zapasy z Egiptu, szybko, rychło się skończyły, tam już sobie podkradali, już do Mojżesza, już to były rękoczyny, już można sobie tak wyobrazić, w ogóle jest coś takiego. Bóg mówi teraz: oto ja ześlę wam coś
uniwersalnego, uniwersalny pokarm na warunki pustynne. I nazwali to pożywienie, które padało z nieba, padało rano, jak to manną. Nie wiem, ja do dziś nie wiem. Nie mylcie to z tego z kaszą manną. Chociaż kasza manna też jest dobra, ale nie. To było coś cudownego. Ja wierzę, że mówiąc tym żargonem takim młodzieżowym, że tam był full wypas witamin, mikro, makro elementów w tej mannie. Ja chciałbym zjeść to. Chcielibyście zjeść taką pokarm, który przygotowuje tobie Bóg, a nie patrzysz na etykietkę, a tam jakieś tam monoglicerydy, który jest tego benzoesan sodu, w ogóle jest tego. Nie. Chciałbym coś takiego zjeść. Ale wiecie co? Jak dobrze pójdzie. Nie tylko, żeby to będziemy. Ha! Jest tego. Buntowali się przeciwko Najwyższemu, przeciwko Mojżeszowi i tak dalej. Oni zamiast korzystać z błogosławieństw, bo jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, urośli w pychę. Później stał się bunt Koracha, Datana i Abirama o przywództwo w ogóle. Oto i Bóg to rozwiązał, kiedy później oddzielcie się. Jeżeli wy uważacie, że wy chcecie być przywódcami w ogóle Mojżesz, to oddzielcie się od nich w ogóle i teraz zobaczycie, co Bóg. I Bóg zrobił konkretnie. Otworzyła się ziemia i buntownicy wpadli żywcem, zostali zagrzebani w ziemi. Pycha, pycha, duchowa, materialna. Po niedługim czasie, gdy dopełniła się wina Amorytów, tak jak siostra powiedziała, kiedy już przyszli na gotowe, przyszli na... Bóg wypędził bałwochwalców i kiedy mieli wspaniałe pola, winnice, sady, ogrody, wodę, jest tego... Urośli w pychę. W ziemi obiecanej rychło zapomnieli o tym, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Ich egoistyczne żądze wzięły górę nad rozsądkiem i pokorą. Urośli w pychę, a ościenne narody mieli za, nazwijmy to, gojów, drugą rasę, dla tych, którzy mają być wytępieni. Co prawda Bóg powiedział, będziecie wytępieni, znaczy się macie, nie będziecie tych praktyk, ale jest jedna rzecz. Pod górą Synaj było sprawdzenie tego, co kiedyś, teraz żebyście zrozumieli, co kiedyś powiedział starzec Symeon, gdy wnoszono dziecię Jezus do świątyni. Już zostawiamy to, co mówił starzec Symeon, teraz puszczasz Panie sługę swego w pokoju. Nie, pod koniec swego proroctwa starzec Symeon powiedział o Jezusie, ten jest przeznaczony, aby upadło i powstało wielu w Izraelu i aby były ujawnione myśli wielu serc. Innymi słowy, przy Jezusie Chrystusie, twoja, moja wypowiedź każdego człowieka jest jakby takim lustrem tego, co ma człowiek tu. Powiedz mi, człowieku, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? O, przepraszam, reakcja. Przede mi, panie, co mi pan tego mówi, że jest tego? Jedni wierzą w Buddę, Allaha, jest tego. To jest dziwne, że możesz z ludźmi mówić o Bogu i nikogo to nie urazi. O Bogu. Możesz rozmawiać z islamistą, możesz rozmawiać z Żydem. O Bogu, wszystko. Ale spróbuj wymienić imię Jezus. To wielu ludzi na imię Jezus w ogóle chcą przerywać rozmowę natychmiast. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie, Bóg jest takim jakby wytworem ich wyobraźni, gdzieś tam, który widzi ich wspaniałe życie. Przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo jest tego. Ale ci ludzie wiedzą, że Jezus Chrystus wymaga od człowieka. Zaraz, jak wymaga? Wymaga. Wymaga od człowieka jednego. Posłuszeństwa 10 przykazaniom. Nasza sąsiadka w wieżowcu, kiedyś myśmy tam z 8 czy 7 piętra zjeżdżaliśmy, mówi, panie Piotrku, mówi, jak to by było fajnie, jakby ludzie przestrzegali przykazań, nie byłoby zbrodniarzy, nie byłoby złodziei, nie byłoby tego.
Tak, i teraz już dojeżdżaliśmy do parteru, mówię, tak, sąsiadko, ale ty nie zmienisz świata, ja nie zmienię, ale my możemy zacząć stosować te przykazania, zacząć od siebie, przestrzegać tych przykazań. Ja patrzę i głowa tak poszła na dół. Aha, czyli ludzie wiedzą, że to czegoś wymaga. W czasach socrealizmu było takie ładne hasło, które znacie i wiecie. Obywatelu, żądasz czystości? Zachowaj ją sam. Chcesz społeczeństwa, w którym nie ma złodziei, w którym nie ma bandytów, w którym nie ma korupcji, jest tego? Przestrzegaj tych 10 przykazań. A przykazania Jego nie są uciążliwe. I teraz widzimy, On jest przeznaczony, Jezus Chrystus. Wszyscy przeszli przez morze, morze się rozwarło już, zostawiam wam i po boku jest tego. I wszyscy pili z tej duchowej skały, a skałą tą był Jezus Chrystus. Ludzie tak myślą, od kiedy istnieje Jezus? Czy my zadajemy to pytanie z tego i wielu ludzi tak myśli, no od Betlejem. Od Betlejem. Nie. Gdyby ci ludzie czytali Słowo Boże, by zrozumieli, że Jezus jest odwieczny na równi z Ojcem, bo kiedy Żydzi powiedzieli, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś, a Jezus odpowiedział na tę okoliczność, zaprawdę powiadam wam, pierwszy niż Abraham był, jam jest odwieczny z Ojcem i Duchem Świętym. Pod górą Synaj Bóg przemawia do ludu, ale ten głos jakby głos trąby się wzmaga, góra drży i dymi. I teraz ludzie mówią, Mojżeszu, ten Bóg jest zbyt wielki, zbyt gwałtowny dla nas. Jest tego, idź ty rozmawiaj z Panem, a to, co usłyszysz od Niego, ty nam przekaż i my tego będziemy. I wstąpił Mojżesz na górę, ale wiedział, że ten naród jest krnąbrny, uparty, nie potrafi docenić tego, że zostali wyzwoleni spod ciemiężcy. I dlatego w tym momencie mówi do Mojżesza Bóg, wstąp na górę, nie tylko ty Mojżeszu, ale twój brat Aaron, dwaj synowie i w ogóle Nadab i Abihu i 70 starszych Izraela. 70. I stąpcie. I jak czytam i wyczytacie w 2 Mojżeszowej, 24 rozdziale, i wstąpił Mojżesz i 70 starszych Izraela, i Aaron, Nadab i Abihu, i pisze, że ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami twór jakby z płyt szafirowych. Ujrzeli go, tak jak ja widzę tutaj brata Arka, tak jak tu widzę, tu, czy Jadzie, czy jest, ujrzeli go. I potem zeszli i Bóg mówi teraz, Mojżeszu, ja tu mam dla ciebie 2 kamienne tablice. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo ich było pismem czego? Samego Boga. I kiedy ten lud wydawałby się trwożliwy, bojący się Boga, kiedy Mojżesz tam przebywał 40 dni, 40 nocy, kiedy wrócił, zobaczył Izraelitów w jakiej postaci? Bawiących się i tańczących wokół złotego cielca i którzy jeszcze mówili w czasie tej zabawy, to jest twój Bóg, Izraelu, to są twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. I teraz Bóg jak ma postąpić? Mógł. I powiedział, zostaw mnie, teraz zapłonął mój gniew, wytracę, ale Mojżesz łagodził gniew Pana, raczej to nie był teraz już doświadczany ten lud, ale teraz Mojżesz mógł urósć w tej momencie w pychę, o, Bóg mnie wybrał, wytrać ich, a mówi, nie Panie,
Czy po to przyszedłeś do Egiptu, po to nas wyzwoliłeś z władzy Faraona, żeby teraz powiedzieli, że wywiodłeś nas na pustynię, żeby nas wytracić? Racz przebaczyć temu ludowi. A jeżeli nie, to wymasz moje imię z księgi żywota, którą napisałeś, ale odpuść im. I teraz ja to przekładam na to, co było dzisiejszym tekstem. Potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełnił Pismo, powiedział: pragnę. Czy Jezus chciał, pomimo tego torturowania, tych wszystkiego, chciał pić? Na pewno chciał pić. Ale było to, może już słyszeliście tę moją myśl, ale było to pytanie Ojca, Boga Ojca do Syna. Czy chcesz, Synu, umrzeć za ten rozwydrzony lud, bałwochwalczy, za to wszystko? Czy chcesz, nie tylko za Izraela, za Polaków, Niemców, Rosjan, za wszystkich. Czy ty, mam Izajasza, lecz on jest przybity, lecz on cierpiał za winy nasze. Nasze winy wziął na siebie, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Czy ty, Synu, pragniesz umrzeć? Jezus odpowiedział: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, żołnierze tam włożywszy pręt hizopu, gąbkę nasiąknięte octem, podali mu do ust. Z tego, gdy Jezus kosztował tylko octu, rzekł: żeby się wypełniło słowa psalmu: w pragnieniu moim poili mnie octem. Ale ze strony Boga otrzymaliśmy wszystko, co jest najważniejsze. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie zbawienia, poczucie tego, że człowieku, oto nie odrzucę cię, oto dzisiaj dzień zbawienia. I gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się, skłoniwszy głowę, oddał ducha. Na początku mówiłem wam o moim ojcu, który umarł. I poczułem taką żelazną rękę. Kiedy chodząc w tradycji tego kraju do kościoła, znając to wszystko, znając te sprawy, ale po pewnym czasie, kiedy kupiłem sobie Biblię i zacząłem czytać, i kiedy zobaczyłem miłość Ojca do nas, On, który własnego Syna nie oszczędził, jakżeby nie miał nam darować tego wszystkiego. Kiedy zobaczyłem po raz drugi, ta ręka mnie chwyciła. Zobacz, co Bóg dla ciebie, Piotrze, przygotował, Jadziu, Arku, każdy, Stanisławie. Zobacz, jakiego mamy Ojca. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli ciebie i mnie na tym świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I kiedy przed ukrzyżowaniem Jezus się modlił, nie tylko za nimi proszę, czyli za 12 apostołami, chociaż Judasz się sprzeniewierzył, wybraną później Macieja, ale on modlił się do Ojca: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Imię Jezus z hebrajskiego Jaszua oznacza Jahwe zbawienie. Jahwe zbawia. Izajasz pisze: nie posłaniec, nie anioł, ale jego oblicze wybawiło ich. Panie, pokaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Na koniec przeczytam wam wiersz. Wiersz, może ktoś kiedyś słyszał. O obliczu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest wielokrotnie malowany w różnych sklepach, w różnych ilustracjach, książek, coś takiego, ale ja uważam, że to jest zniekształcenie prawdy. Zniekształcenie prawdy o Jezusie Chrystusie. On powiedział w dekalogu: nie uczynisz żadnego obrazu, żadnej rzeźby. Nie będziesz im kłaniał, nie będziesz im służył.
To już powiedziałem sobie, Panie Duchu Święty, namaluj mi obraz Jezusa. Nie jest ważne, jaki kolor ma włosy. W Księdze Objawienia ten Jezus Chrystus jest bardziej, jeżeli chodzi o funkcjonalność Jego oczu, Jego ust. To jest, chodzi o funkcjonalność. Ale tak, jakbym zobaczył na żywo Jezusa Chrystusa. I sobie tak wyimaginowałem taką rozmowę z aniołem. Gdybym spotkał anioła, dobrego anioła, nie demona, Jezusa Chrystusa. Ja bym się go zapytał, nie, w jakiej galaktyce wy mieszkacie i skąd, czy to pas Oriona się tam gdzieś rozluźni i tam stamtąd przyjdą, już nie chodzi o galaktykę, o miejsce. Ale tak sobie tak pomyślałem, spytam się, powiedz mi, aniele, jak wygląda twarz Jezusa. I to jest wiersz, który tak napisałem. Rozmowa z aniołem. Opowiedz mi ty, który jesteś Jego aniołem, o obliczu naszego Jezusa, bo Ty Go oglądasz. Oblicze naszego Jezusa jest jak ranek majowej łąki, skąpany barwą kwiatów, a głos Jego jak oszemrzące strumyki, wdzięcznością orzeźwiające, a serafy jako wasze motyle przybywają i polatują koło Jego głowy świętej, tej, na którą kiedyś podli ludzie włożyli z ciernia koronę. Jego oczy są często wilgotne od łez, bo płacze nad wami, widząc grzechy nie świata, ale swoich wybranych. On nie chce ich utracić, ale to oni odchodzą od Niego. I wtedy Jego świetlana twarz młodzieńca zamienia się w twarz odwiecznego sędziego i z drżeniem rąk wymazuje ich imiona z księgi życia. Smutny, zbolały wraca na miejsce. Jego święte oczy przepatrują ziemię i znów uśmiecha się, gdy widzi, jak wychodzą z wody Jego nowonarodzone dzieci. Aniołowie wokół Niego radują się wespół z Nim, ale w Jego twarz wstępuje pytanie, ilu z nich pozostanie mi wiernych? I ta troska o was i o nas, aniołów Jego, czyni Jego twarz tak świętą i cudowną, że nie widziałem wśród wszystkich istot uniwersum tak świętej i cudownej twarzy, jaką ma Jezus. Bracia i siostro, choćbyś wymarzył sobie księcia z bajki nierealnego, nikt nie będzie tak piękny jak Jezus. I ta ręka, która mnie kiedyś trzymała, świadomość moich grzechów i win puściła, gdy Jezus powiedział, wykonało się, jesteś zbawiony, jesteś mój na wieki wieczne. To nie chodzi o księgę zborową, nie chodzi o księgę nawet żywota. Jesteś w moich myślach, w moim sercu Jezusa Chrystusa. A z kolei Duch Święty wpisuje Jego imię i pisze w Księdze Objawienia, a Jego imię jest na ich czołach. Imię Jezus, Jahwe zbawia. Niech zawsze będzie w waszych umysłach, sercach. W mocy Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie. Ku Twojej chwale, Ojcze, przenajświętszy. Amen. Amen.